Witam Państwa bardzo serdecznie. Tematem mojego wystąpienia będą jednostkowe losy ukazane w sposób bezpośredni przez bardzo zwyczajną osobę, ale są to losy skomplikowane. Skomplikowane losy Polki, która urodziła się, jak sama napisała, w złym czasie i w złym miejscu. Tytuł mojego wystąpienia to wiersze zapisem przeżyć na nieludzkiej ziemi, a będzie to prezentacja zapisów pani Ludwiki Biesiadowskiej-Szklarek. Po latach napisała Biesiadowska tak. To po to mnie trzymali w wilgotnych kazamatach, bym mogła aż do bólu czuć czarodziejstwo świata. Urodziła się w 1911 roku w Petersburgu w polskiej rodzinie. Ojciec Antoni Czapliński był pracownikiem kolei, matka prowadziła pracownię krawiecką. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w roku 1922 rodzina wyjechała do Polski. Na stałe zamieszkała w Wilnie. Tutaj Biesiadowska kończy gimnazjum państwowe, potem rozpoczyna studia na polonistyce, a następnie uzyskuje tytuł magistra filozofii i rozpoczyna bezpłatną praktykę w ognisku metodycznym przy gimnazjum imienia Mickiewicza. W roku 1935 rozpocznie pracę nauczycielki języka polskiego. Potem wybucha wojna. Luty roku 1940 przynosi aresztowanie. Pisze Biesiadowska tak. Pierwsze badania na posterunku Straży Granicznej trwały długo. Oglądano dokładnie rzeczy. Potem w osobnym pokoju jakaś Moskiewka kazała mi się rozebrać, przeglądała wszystko i mnie samą, jak przedmiot. Wreszcie po tych wszystkich wstępnych ceremoniach zamknięto mnie w malutkiej kamiennej klitce. Od tego zaczęły się moje dni więzienne. Po 3 tygodniach pierwszy więzienny transport wiodący przez Lidę, gdzie trwało drobiazgowe śledztwo. Dziwili się ciągle, skąd tak dobrze znam język rosyjski. Zapewniali, że mnie wypuszczą, mam dokumenty, moja sprawa jest jasna. A potem spreparowany długi akt oskarżenia i po 6 tygodniach pobytu w więzieniu w Lidzie transport pociągiem na wschód. Zorientowałam się, dokąd nas wiozą. Potem stacja i jeszcze 5 kilometrów marszu po skopanym śniegu. I cel został osiągnięty. Mocno stuknęła brama baranowickiego więzienia. Kolejne rewizje, konfiskata odzieży i pamiątek, fotografii męża, obrazek Matki Boskiej skonfiskowany, złoty krzyżyk z łańcuszkiem i ślubna obrączka, po której została po zdarciu krwawa szrama. Rozpoczął się nowy etap życia, z dala od rodziny, ojczyzny, w poczuciu pozbawienia wszelkiej godności ludzkiej. Z rana czekałyśmy na noc, z wieczora czekałyśmy na dzień i tak trwało. Czas odmierzały więzienne śledztwa, dokwaterowanie kolejnych więźniów, choć w celi było już 30 osób. Niemożliwa ciasnota, pisze Biesiadowska. Spałyśmy dosłownie stoczone jedna w drugą, wykorzystując każdy najmniejszy skrawek podłogi. Dochodziły do nas wieści o coraz bardziej brutalnych metodach wymuszania zeznań. Rosło poczucie przygnębienia. Tęsknota za wolnością dręczyła coraz bardziej. Zdarzały się bunty i głodówki, za które naczelnik więzienia karał karcerem. W więzienną codzienność docierały informacje o działalności polskiego rządu. Powtarzano zasłyszane gdzieś fragmenty przemówień Sikorskiego. Losy więźniów wyznaczały decyzje o transporcie. Pisze tak Biesiadowska. Kiedy dano rozkaz wymarszu, cała sala nagle samorzutnie śpiewała Jeszcze Polska. Nie pomogły groźby i krzyki strażników. Wyszłyśmy już z sali. Za nami ciągle płynęła pieśń. Potem przeliczanie, ładowanie po 30 do bydlęcych wagonów. Głucho dudniły koła. W głowie absolutna, rozpaczliwa pustka. I dokonało się. Wybożą. Pierwszy raz zrozumiałam, że nie wszystko jedno, gdzie zginę, gdzie zakopią. Zdawało się, że coś się stanie, że tej granicy absolutnie nie można minąć, że jest coś więcej niż nieludzkie. Niechby zadręczyli, ale na swojej ziemi, a pociąg gnał, nie zatrzymując się nigdzie. To słowa Biesiadowskiej z pamiętnika. Dopiero którejś nocy postój w Mińsku, a potem miejsce przeznaczenia, Orsza. Cela o wymiarach 3 na 3,5 metra, a w niej 30 kobiet. Więzienna codzienność i informacja, że wywożą na północ. W męce i ciszy niepewności brzmiało to jak rekwiem. W ubikacji pojawiały się wydrapane napisy. Uwaga, dają wyroki. Biesiadowska także otrzymała wyrok. 5 lat przymusowych robót w karnym obozie pracy. Dlaczego specjalnie w karnym, nie wiem, napisała po latach. To tylko było najgorsze, że miejscowość, gdzie miała być odesłana, nazywała się Jaja, a więc nie Poćma, a więc stracona nadzieja, że spotkam kogoś z dawnych znajomych.
rozpoczyna się kolejny etap obozowej Gehenny. Wywózki w wagonach towarowych. A podróży towarzyszyła myśl, że jadę coraz dalej i dalej, bez nadziei powrotu. Po drodze dwudniowy postój w Moskwie, potem most na Wołdze, Ural i wyjazd na obszar Syberii. W Narylsku, daleko z Nowosybirskiem, nastąpił kres podróży. Doba w pociągu. Długi marsz przez pola, potem 2 godziny na lodowatym wietrze i zakwaterowanie w łagrowych barakach. Długich, drewnianych, z 2 piecami i szeregami 2-piętrowych legowisk. W punkcie centralnym sanktuarium. Stolik nakryty czerwoną płachtą, ławka, a na ścianie portret Stalina. Pośrodku obozu kino, biblioteka, komunistyczne broszury. Wagłowe życie wyznaczała praca w jajskiej fabryce odzieży. Od 6 do 19, z koniecznym wyrobieniem normy, bo od tego zależał przydział chleba. I tu przypomnienie, dzienna norma wynosiła dla pracowników produkujących 200% normy, przepraszam, wynosiła 800 gram chleba, przy 100% normy 600 gram, 50% normy dawało 300 gram chleba. W praktyce były to przydziały dużo niższe. Czas wolny od pracy wyznaczany był na przymusowe lekcje komunistycznego wychowania. I tu fragment wiersza. Dziś rano znów powierka rzeczy. Dziś wieczorem codzienne wnikanie. Znów cech, rozgruzka, brak, norma, ciągła rozpacz nie do wytrzymania. A potem znów w krąg, w kółko to samo. Znów zaciska się zęby, znów serce skowyczy. I ani jednej łzy. A tylko w nocy kusi poprzeczna belka na ponurej pryczy. A jednak tak nie można, nie wolno, nie trzeba. Życie bez nadziei płynęło monotonnie, ale naprzeciw wszystkiemu więźniów nie opuszczała nadzieja, która w głębi duszy zamknięta kazała śnić inaczej, wierzyć, że jeszcze nie wszystko skończone, że los się odmieni, i tak pisze Biesiadowska, że kiedyś wreszcie o jakiejś godzinie, o świcie czy o zmierzchu skończy się zło tragiczne i pociąg długi, pośpiechem zdyszany, ominie zwolna 2 słupy graniczne. I stał się cud. Przyszło upalne lato 1941 roku i informacja o podpisanym układzie polsko-rosyjskim, zezwalającym na utworzenie w Związku Radzieckim polskiej armii. Na wieść o amnestii wszyscy obywatele czuli napływającą radość, a Biesiadowska ubrała to w słowa i napisała wiersz zatytułowany Sikorskiemu. Pierwszy raz imię twoje, generale, przyszło na fali radiowej z Londynu. Mówiłeś, że nasi mężowie i bracia są przy tobie, bliscy, że tworzą wojsko i że Polska będzie. Tych słów ja, generale, nigdy nie zapomnę. O, ty nie wiesz przecie, to znaczy tu otrzymać wolność z polskiej ręki i imię twe w sowieckiej przeczytać gazecie. Wtedy autorka nie wiedziała, nie mogła nawet przewidywać, jaki będzie los tego wiersza. Na zwolnienie musiała jednak poczekać, ale wreszcie przychodzi ta długo oczekiwana wolność. Zwolnienie z łagru oznaczało skierowanie do Chimkentu, miasta w Uzbekistanie. Podróż pociągiem, mimo niewygody, napawała optymizmem. Wspomnienia brzmią tak. Wsiadłyśmy do pociągu, niemal po brzegi łagiernikami. Wszędzie słychać było polską mowę. Tę drogę wspominam jako najcudowniejszy moment w życiu. Towarzyszyło nam poczucie wolności i podziw dla piękna świata, zwłaszcza dla cudnych gór altajskich, brązowych wieczorem i różowo mglistych o wschodzie. 8 dni podróży i wreszcie Chimkent. Wkrótce udało jej się zdobyć posadę nauczycielki. Historia zatoczyła więc koło. Nauczycielka języka polskiego z Wilna będzie nauczycielką w rosyjskiej szkole, ale do pełni szczęścia wciąż czego brakowało. Co dzień bywałyśmy w urzędzie wojskowym, pisze Biesiadowska, aby dowiedzieć się, gdzie tworzy się nasza armia. Bo jak pisał Feliks Konarski, były 2 kategorie ludzi. Ci, którzy byli w wojsku i ci, którzy za wszelką cenę chcieli tam być. Nie było jednak łatwo uzyskać informacje. Pomógł jakiś przygodny ukraiński artysta. Przypomniał sobie, że podczas turnę przejeżdżał przez Buzułuk i tam widział polskie wojsko. Posyła więc Biesiadowska zgłoszenie. Długie oczekiwanie, brak nadziei i wreszcie wysłałem wyzwanie do polskiej armii. I znów podróż pociągiem, ale w jakże innym nastroju. Po raz kolejny Ural, a potem pogrążony w nocnej drzemce Buzułuk. Dom, przed którym przechadza się tam i z powrotem prawdziwy polski żołnierz z karabinem i orzełkiem na czapce. Nad drzwiami powiewała chorągiew. Nie płakałyśmy ze wzruszenia. Tego nie można wyrazić płaczem.
tylko żadna z nas nie potrafiła niczego powiedzieć. Bo jakże, przecież w tym sowieckim mieście chwiał się swobodnie na wietrze i mienił się w łzawej mgle biało-czerwony sztandar. Biesiadowska wstąpiła do pomocniczej służby kobiet. Kobiety te pracowały w szpitalach, przychodniach, biurach, sierocińcach, magazynach, kasynach czy kuchniach. Prowadziły świetlice. Szczególnie ważna była właśnie rola świetliczanek, bo one nadawały ton życiu kulturalnemu wojska, pomagały pisać listy do rodziny, pisały gazetki ścienne, tworzyły programy artystyczne. Wydawano także gazetkę noszącą tytuł Ochotniczka. Biesiadowska trafia do plutonu oświatowego, a potem w charakterze referenta do biura historycznego. Jesienią 1941 roku napisała hymn Ochotniczek. Muzykę komponuje Aleksandra Hanuszowa. Fragment tego hymnu. Baczność. Na sztandar zwracamy jasny wzrok. Nadszedł już czas. Ojczyzna woła nas. W rytm ser gorących uderza równy krok. Znamy ten szlak. To kobiet polski szlak. My całym światem wędrujemy. Śmierć czarna strzeże trudnych dróg. Choć czasem smutno, nie błyska w oku łza. Męstwo i hart w ofierze trzeba dać. My dzisiaj wszystkie w najświętszej służbie tej na posterunku do końca będziemy trwać. Niezwykłe w życiu Biesiadowskiej było wydarzenie w grudniu 1941 roku. Wtedy to generał Sikorski odwiedzał polskie obozy i odwiedził także obóz w Buzułku. Był witany radośnie przez żołnierzy. Na dworcu grała orkiestra, odbyła się defilada. Na przyjazd generalnego wodza przygotowano specjalny program artystyczny. I wtedy kulminacyjnym punktem tego programu była recytacja wiersza Biesiadowskiej Sikorskiemu. Dokonała tego artystka Teatru Wileńskiego Jadwiga Domańska. Ambasador Stanisław Kot wspominał, że moment tak wzruszył generała, że uściskał z rozczuleniem zarówno autorkę, jak i recytatorkę. Biesiadowska bardzo przeżyła to spotkanie. Pod wpływem emocji powstał drugi wiersz, Powrót. Podpisany tak, Buzułuk, 41 rok, wiersz na przyjazd generała, a brzmi on tak. Wiecie, czasami mi się marzy pijany szczęściem dzień powrotu. Kolumny pierwsze już wkraczają do miasta z dalekiego lotu. Tłum na ulicach, na balkonach wita nas żywym transparentem i orgia oszalała najdroższej bieli z amarantem. A my idziemy wciąż. Manierka brzęknie lub zalśni w słońcu lufa Mausera. Słuchajcie, my musimy wrócić. Za bardzo tęsknią tam za nami. Ochotniczki pracujące w świetlicach przepisywały komunikaty radiowe, przekazywały treści żołnierzom, urządzały jasełka, koncerty, kolęd. Taki koncert odbył się 14 grudnia 1941 roku. W programie był m.in. wiersz Biesiadowskiej pod tytułem Przysięgaliśmy Ostrobramskiej Królowej. I znowu fragment. Kiedyś dawno, drugiego dnia lipca w Wilnie, przysięgaliśmy Ostrobramskiej Królowej. Tłum jak fala olbrzymia zatrzymana w biegu skupił się, ścichł i na kolana wpadł przed majestatem. Czas przeminął i klęską zaciążył nad nami. Daj nam, o Pani jasna, ten ciężki szlak porzucić. Pomóż nam wszystkim przetrwać i pomóż wszystkim wrócić. Wracały też wspomnienia rodziny, a listy do matki nabierały często takiej poetyckiej formy. Wiesz, Matulu, tutaj co dzień z rana suną wolno tak wielbłądów karawany. W dali widać jakieś obce góry, z dołu cieniem się błękitnią ponurym, różowieją wyżej długim szeregiem i aż chmura giną białym śniegiem. Mimo tej pięknej przyrody, to jednak obco, nieprzytulnie tu czasem i jak pisze poetka, tak beznadziejnie się tęskni. I narasta żal, że tak dawno już, kochani moi, nie mogliście odwiedzić mnie nawet we śnie. Więc pojawia się jedno nierealne marzenie. Wiecie, ja bym chciała tak pojechać do was morzem, lądem, choćby takim sobie pierwszym, lepszym, ukradzionym z karawany wielbłądem. Przyszłabym wieczorem, niespodziewanie. Cóż za radość byłaby, mój Boże, śmiech, okrzyki, zapytania przerywane. Tej drogi oczywiście od razu nie pokonała. Najpierw wiodła droga przez Irak, tam prowadziła kantynę żołnierską, potem była Palestyna, prowadzi tam świetlicę, redaguje gazetkę szkolną, wreszcie pisze teksty do Gazety Polskiej i kolejne Boże Narodzenie, z daleka od najbliższych, które zapisała w formie poetyckiej. Ballada o Bożym Narodzeniu w Wilnie 1942 roku.
Jest to tekst tak piękny, że pozwolę sobie fragmenty zacytować. Jest to poetycki opis wędrówki Matki Boskiej z maleńkim Jezusem po ulicach i świątyniach Wilna. W kościele świętego Michała złożyła dzieciątko w żłobie i wtedy przyszli do niej niczym trzej królowie, prawdziwi, polscy, z orzełkiem na czapkach żołnierze. Był wśród nich junaczek zuchwały, który chciał się samej Pani Świętej meldować, tak jak go pan wachmistrz uczył. Ale ze wzruszenia coś go w gardę zbawiło. Stanął tylko na baczność, aż miło i rękę do czapki przyłożył. A potem po kryjomu, nie mówiąc nic nikomu, z kieszeni wyjmował i dawał do rączek uśmiechniętej dzieciny pomarańcze złote z Palestyny. Był też jeden sierżant stary, który dał na sercu chowany kawałek dobrej przepowiedni skryptu i kilka skarabeuszy z kości słoniowej, wiezionych dla syneczka z dalekiego Egiptu. A potem ktoś zaszeptał głucho do drugiego na ucho, że zimno, więc skupili się w kolisko i zapłonęło wnet przed żłobeczkiem żołnierskim zwyczajem ognisko. A że drzewa nie mieli, ani kawałeczka wcale, więc na ogień swe serca od płomieni płonące rzucali. Kolejny rok 43. Upłynął Biesiadowskiej między Jerozolimą a Stambułem. Otrzymała specjalne stypendium z Funduszu Kultury Narodowej, dzięki czemu na polecenie ambasadora Kota mogła uporządkować swoje zapiski, wspomnienia i przygotowała do druku tomik wierszy. Po drodze z Wilna czy Noworódka na Syberię, a poprzez Persję, Irak, Palestynę i Egipt do Turcji. To był tytuł tego tomiku. Został wydany przez Książnicę Polską w Glasgow. W roku 1943 pracowała potem w ambasadzie polskiej w Stambule, prowadziła kancelarię, pomagała też jeńcom wojennym. W poezji bunt przeciwko wojnie mieszał się z tęsknotą za krajem, przywoływaniem miejsc znanych, ale odległych. Pojawił się obraz Warszawy, której ulicami miękkim wiatrem wilgotne przedwiośnie pędziło. A gdzie ulice w milczącą noc zasłuchane stoją, dziewczęce dłonie rozlepiają plakaty, by następnego dnia zadrżały radośnie serca ludziom zgłębionym. No i tak toczyły się losy, choć czasami jeszcze wspominała, że czasem, gdy deszcz za oknem pada, wicher dmie od Bosforu, kłębi się w duszy żal i przychodzi gorzka refleksja. Wszystko jest tam, a nie tu, bo przecież, jak podkreślała z żalem, coś się w życiu skończyło. Nie mam domu, nie ojczyzny i przybłędą jestem wszędzie. Po zakończeniu działań wojennych zostaje spikerką radiową. W kwietniu 1946 pracuje w sekcji wydawniczej Wierzchnia jako korektorka. Wrzesień 1947 to wyjazd do Anglii, potem praca w londyńskim Muzeum Nauki i Techniki, a później wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracuje w Miejskim Towarzystwie Opiekuńczym w Chicago, a potem w Instytucie Sztuki. Rozwodzi się z pierwszym mężem i poślubia w 1954 Mariana Szklarka, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych. W 1976 roku Biesiadowska ginie w wypadku samochodowym. Prochy wróciły do Polski, pogrzebanej na cmentarzu Doły w Łodzi. Odeszła kobieta zesłaniec, kobieta żołnierz. Pozostała pamięć. I na koniec refleksja. Pod względem artystycznym twórczy Biesiadowskiej zapewne można różnie oceniać. Należy pamiętać jednak, że wiersz to nie tylko utwór literacki. W przypadku zapisków z zesłania czy żołnierskiej biografii wiersz to swoiste źródło historyczne, które dokumentuje losy Polaków podczas wojny. Obok osobistych przeżyć są w nim zawarte kronikarskie zapiski ukazujące warunki życia, miłość za krajem, rodziną i podziw dla piękna przyrody. Wiersze Biesiadowskiej pozostają w sferze cienia między historią a obszarem pamięci. I dlatego są tak ważne dla historyka, badacza wojennych losów Polaków i ich rodzin, ale także dla osób, które doświadczyły wojennych przeżyć. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję.